Mariusz, udany debiut w Miedzi. Jeszcze nie tak dawno podpisałeś dopiero kontrakt, a już dzisiaj wychodzisz na boisko i od razu wygrany mecz. No tak się złożyło, że jeszcze w tym okienku transferowym praktycznie zmieniłem po raz drugi klub. Trafiłem do Miedzi, z czego jestem zadowolony, bo jest tu fajna drużyna, fajna ekipa. Dzisiaj tu na boisku pokazaliśmy, że mamy fajną ekipę, potrafimy grać piłką i cieszymy się z tego zwycięstwa. To spotkanie było dla Ciebie w jakiś sposób trudne? Czymś Was zaskoczyła ta chojniczanka? To znaczy, nie skupiamy się na chojniczance, bo my skupiamy się na swojej robocie. Mamy jasny cel postawiony, że w tym meczu mamy grać piłką, stwarzać sobie dogodne sytuacje i sobie stwarzaliśmy już w pierwszej połowie, mieliśmy fajne sytuacje, by wyjść na prowadzenie, ale sobie tego nie wykorzystaliśmy, nie ułożyliśmy tego meczu, ale przyszły dwie bramki. Druga w końcówce i to ustawiło mecz. Grało się chyba ciężko, bo cały czas te pojedynki głową, cały czas daleka piłka na połowę przeciwnika. No akurat taka była faza meczu, że dużo walki było w tej końcówce i na pewno dużo było tej piłki w powietrzu, ale tam dwa razy udało mi się głowę wygrać, także na pewno ten mecz uważam za udany debiut. Najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty, bo były potrzebne tutaj w Miedzi. Powiedz jeszcze na sam koniec, jak się czujesz w Legnicy, jak Cię przyjęła drużyna? Fajnie, super, na pewno trener wyciągnął do mnie rękę i przyjął mnie tutaj. Na pewno jestem mu za to wdzięczny, że daje mi szansę tutaj się pokazania, tutaj grania. Chłopaki też są bardzo, bardzo w porządku. Szybko się zaklimatyzuje i myślę, że będzie w porządku. Jeszcze jedno, bo słyszałem, że mówią na Ciebie Neymar. Zobaczymy te sztuczki? Widzę, ta łatka się nie może odkleić. No. Jestem Rybicki, tak? Nazywam się Rybicki, nie Neymar. Do Neymara mi jeszcze troszkę, dlatego skupiam się na robocie. Wiadomo, że czasem zdarza mi się coś tam pokazać, ale to wszystko robię z głową, wszystko robię nie pod siebie, ale do drużyny, żeby to miało jakiś cel i to jest najważniejsze.